31 octobre 1517. 31 października 1517 roku zakonnik Luter ogłasza, przybijając na drzwiach do drzwi kaplicy w zamku w Wittenbergu, 95 tez podważających słuszność praktyk w kościele rzymskokatolickim. Według tradycji protestanckiej odgłosy młotka przybijającego te tezy słychać aż w Rzymie. Mylą się przeto kaznodzieje odpustowi, twierdząc, że przez odpust papieski człowiek staje się wolny od wszelkiej kary i jest zbawiony. Nasza wiara w Chrystusa nie uwalnia nas od naszych czynów, ale raczej od fałszywych opinii, to znaczy od szalonego mniemania, że zbawienie może być zdobyte poprzez uczynki. Był to prawdziwy grom z jasnego nieba dla chrześcijaństwa. W 1530 roku wyznanie wiary z Augsburga ustanawia nowy podział w ciele Chrystusowym. Pociągnęło to za sobą wiele łez, krwi i ognia. Na szczęście 482 lata później, u progu trzeciego tysiąclecia, w tym samym miejscu w Augsburgu podpisano wspólną deklarację między protestantami i katolikami. Tylko dzięki łasce Bożej, a nie na podstawie naszych zasług, zostajemy przyjęci przez Boga i otrzymujemy Ducha Świętego, który odnawia nasze serca i wzywa do dobrych uczynków. Po blisko 5 wiekach podziału uczyniono nadzwyczajny krok w sprawie jedności chrześcijan. To prawda, że w chrześcijaństwie generalnie nie rozumiemy za bardzo tego słowa usprawiedliwienie i nie widzimy znaczenia tej deklaracji. Zobaczymy więc w tym filmie świadectwo życia małej Tereski od Dzieciątka Jezus, katoliczki karmelitanki, oraz wspaniałe świadectwo Dietricha Bonhoeffera. Ta katoliczka i ten protestant pomogą nam zrozumieć, co oznacza ta wspólna deklaracja i dostrzec jej wielką wagę dla chrześcijaństwa. Myślałem, że mogłem nauczyć się wiary, próbując prowadzić święte życie. Nauczyłem się i nadal się uczę, że żyjąc w pełni życiem ziemskim, uczymy się wierzyć. Kiedy wyrzekliśmy się całkowicie zostania kimś, czy świętym, czy nawróconym grzesznikiem, czy człowiekiem Kościoła, wówczas w pełni pozostajemy w rękach Boga. Bierzemy na poważnie nie nasze własne cierpienia, ale cierpienia Boga w świecie. Czuwamy z Chrystusem w ogrodzie Getsemani. Myślę, że taka jest wiara, metanoia. W ten sposób stajemy się człowiekiem, chrześcijaninem. Siódmego czerwca 1944 roku w wojskowym więzieniu Tegel w Niemczech luterański pastor Dietrich Bonhoeffer pisze ten list do swojego najlepszego przyjaciela Eberharda. Jego zbrodnia to spiskowanie w imię wyznawanej przez niego wiary protestanckiej przeciwko reżimowi hitlerowskiemu. Od kwietnia 1933 roku, w 3 miesiące po zdobyciu władzy w Niemczech przez Hitlera, Dietrich, młody pastor i błyskotliwy teolog, sprzeciwia się antysemickim rozporządzeniom nowego reżimu. W 1935 roku wybiera jako kierunek seminarium formacji praktycznej dla przyszłych pastorów Finkelwald. To tutaj podejmuje ryzyko założenia wspólnoty chrześcijańskiej, która modli się i służy, i która jest wsłuchana w przykazania Chrystusa. Pacyfista z przekonania jest jednak gotowy zaangażować się w spisek zmierzający do eliminacji Hitlera. Dzięki swoim znajomościom zostaje powołany do niemieckiego kontrwywiadu. W czerwcu 1942 roku poznaje swoją narzeczoną Marię von Wedemeyer.
nieustannie zastraszany i pilnowany przez gestapo, zostaje w końcu aresztowany i uwięziony w kwietniu 1943 roku, w kilka tygodni po zaręczynach. W całym budynku rozbrzmiewają obelżywe słowa i krzyki. W racjach żywnościowych brak jakiegokolwiek śladu mięsa. Zatrzymani spędzają dzień nic nie robiąc, mimo że proszą o pracę. Podczas zimy musieliśmy pozostawać w ciemnościach trwających godzinami. Jest to psychicznie wyczerpujące i rodzi rozgoryczenie. W miarę jak upływają miesiące, maleją wszelkie ludzkie nadzieje na odzyskanie wolności i uniknięcie wyroku śmierci. Dietrich cierpi nie tylko z powodu unicestwienia wszystkich marzeń o szczęściu z Marią, ale również z powodu zamknięcia w przestrzeni, gdzie wiara w Boga nie znajduje swego miejsca wśród ludzi uwięzionych. W tym piekle Dietrich wierzy, że Bóg nadal działa w sposób ukryty. Oto co napisał w listach do swojego najlepszego przyjaciela Eberharda. To prawda, że wszystko, co się dzieje, nie jest jedynie wolą Bożą. Jednak nic nie może się wydarzyć bez woli Bożej. To znaczy, że poprzez każde wydarzenie, nawet gdy nie ma ono nic wspólnego z wymiarem boskości, mamy dostęp do Boga. Odtąd wydaje się, że decyzja, abym nie mógł spędzić z wami świąt, została podjęta. Biedna Maria. W wierze mogę znieść wszystko. Mam taką nadzieję. Nawet potępienie i nawet inne groźne konsekwencje. Nie tylko działanie, ale i cierpienie jest drogą ku wolności. W cierpieniu wolność polega na umiejętności złożenia swego losu w ręce Boga. W tym znaczeniu śmierć jest ukoronowaniem ludzkiej wolności. Według mnie to jest bardzo pocieszające. Bóg nie spełnia wszystkie nasze pragnienia, ale wszystkie swoje obietnice. Wskutek nieudanego zamachu na Hitlera 20 lipca 1944 roku pastor Dietrich Bonhoeffer zostaje powieszony wraz ze swoimi kolegami w obozie koncentracyjnym w Flossenbürg 9 kwietnia 1945 roku. To koniec. Ale dla mnie to początek życia. Nigdy nie zapomnę wrażenia, jakie wywarło na mnie morze. Wszystko mówiło mi o wielkości oraz potędze dobrego Boga. Wieczorem, gdy słońce zdawało się kąpać w bezmiarze fal, tworząc świetlistą smugę, przypomniałam sobie wzruszającą historię złotej smugi, obraz łaski oświetlającej drogę, którą ma przepłynąć biały żaglowiec. Postanowiłam wówczas nigdy nie oddalać mojej duszy od spojrzenia Jezusa, tak by w pokoju mogła płynąć ku Ojczyźnie Niebieskiej. Wszystko na ziemi uśmiechało się do mnie. Moje radosne usposobienie też czyniło mi życie przyjemnym. Ale 28 sierpnia 1877 roku Zélie Martin, matka Teresy, umiera na raka w Alençon. Teresa ma 4,5 roku. Jej ojciec z 5 córkami, w tym najmłodszą Teresą, zamieszkują w Lisieux, w północno-zachodniej Francji, w domu Buissonnet. Od śmierci matki moje radosne usposobienie kompletnie się zmieniło. Tak żywa i wylewna, stałam się nieśmiała i delikatna. Nadmiernie wrażliwa, wystarczyło jedno spojrzenie i tonęłam we łzach.
Teresa wybiera więc swoją 16-letnią siostrę Paulinę na swoją drugą mamę. To ona przyjmowała wszystkie moje intymne zwierzenia, rozjaśniała wszystkie moje wątpliwości. Jednak 2 października 1882 roku, a więc w wieku 9 lat, Teresa dowiaduje się niespodziewanie, że Paulina postanowiła wstąpić do Karmelu. Wiadomość ta przeszyła moje serce niczym miecz. Nigdy nie zapomnę, moja droga matko, z jaką czułością mnie pocieszałaś. Potem tłumaczyłaś mi życie w Karmelu, które ogromnie mi się podobało. Poczułam, że Karmel jest tą pustynią, na którą i mnie Pan Bóg wzywa, bym się w niej ukryła. Chciałam pójść do Karmelu nie ze względu na Paulinę, ale dla samego Jezusa. Wyjazd Pauliny jest powodem tak poważnej choroby Teresy, że z ludzkiego punktu widzenia powinna ona umrzeć. Jednak dzięki uśmiechowi dziewicy Maryi zostaje uzdrowiona. Mimo to długi czas po wyzdrowieniu prześladuje ją myśl, że specjalnie zachorowała i wyobraża sobie przez to, że skłamała. Dosięgnęła ją potworna choroba skrupułów. Byłam naprawdę nieznośna z powodu mojej nadwrażliwości, do tego stopnia, że jeśli zdarzyło mi się niechcący sprawić komuś, kogo kochałam, jakąś niewielką przykrość, płakałam jak Magdalena, zamiast otrząsnąć się z tego i przestać płakać. Wszelkie wyjaśnienia były bezużyteczne. Dobry Bóg musiał dokonać małego cudu, abym dojrzała w jednej chwili i stało się to w niezapomniany dzień Bożego Narodzenia. Było to 25 grudnia 1886 roku. Wracaliśmy z pasterki. Będąc niedaleko Buissonet, ucieszyłam się, że znajdę moje buty przy kominku. Jednak Jezus dopuścił, że tatuś, będąc zmęczony po powrocie z pasterki, okazał znudzenie na widok moich bucików stojących na kominku i wyrzekł słowa, które mnie bardzo zabolały. Całe szczęście, że w tym roku będzie to wreszcie po raz ostatni. Jednak już nie byłam tą samą osobą. Jezus przemienił moje serce. Tłumiąc łzy, zbiegałam z schodów i powstrzymując bicie serca, wzięłam moje buciki, stawiając je przed tatusiem. Po czym wyciągnęłam radośnie całą zawartość, promieniując szczęściem jak królowa. Tatuś śmiał się i zdawał się być zadowolony, a Celina myślała, że to sen. Na szczęście była to słodka rzeczywistość. Odzyskałam na zawsze moc duszy, którą utraciłam w wieku lat 4,5. Doświadczyłam tego, że miłość przeniknęła moje serce i poczułam potrzebę, by zapomnieć o sobie całkowicie. Od tego momentu stałam się szczęśliwa. W tę noc światła Teresa rozpoczyna jakby bieg olbrzyma. Czuje, że wypełnia ją pragnienie zdobywania dusz dla Boga. Powołanie do Karmelu ją przynagla. Wobec odmowy ze strony otaczających ją osób postanawia spotkać się z papieżem Leonem XIII i prosi go o zezwolenie na wstąpienie do klasztoru. Ostatecznie 9 kwietnia 1888 roku przekracza bramę Karmelu i zostaje siostrą Teresą od Dzieciątka Jezus i od Świętego Oblicza. Ma 15 lat od 2 stycznia. Być Twoją oblubienicą, o Jezu, być karmelitanką, być poprzez zjednoczenie z Tobą matką dusz, to wszystko powinno mi wystarczyć. Jednak tak nie jest. Czuję w sobie jeszcze inne powołania. Czuję w sobie powołanie do bycia wojownikiem, kapłanem, apostołem, doktorem, męczennikiem. Pragnę dokonać dla Ciebie, Jezu, wszystkich czynów najbardziej bohaterskich. O mój Jezu, cóż odpowiesz na wszystkie te moje szaleństwa? Przeżywając te pragnienia, Teresa doświadcza jednocześnie niemocy, by wypełnić swe karmelitańskie powołanie. Modlitwa 6,5 godziny dziennie, zimno, praktykowanie miłosierdzia wobec swych sióstr, których nie wybrała, jest ponad jej siły. Teresa jest zraniona w sercu swego powołania. Nic nie czuję, będąc przy Jezusie. Oschłość, senność, ale jest przynajmniej cisza. Tak bardzo pragnę kochać Jezusa, kochać Go bardziej niż kiedykolwiek był kochany. Praktykowanie miłosierdzia nie zawsze było dla mnie słodkie. Długo, w czasie wieczornej modlitwy, zajmowałam miejsce tuż przed siostrą, która miała dziwne przyzwyczajenie. Jak tylko przychodziła,
zaczynała wydawać dziwny dźwięk, tak jakby ktoś pocierał o siebie dwie muszelki. Nie muszę ci mówić, matko, jak bardzo ten dźwięk mnie męczył. To było nie do zniesienia. Miałam wielką ochotę odwrócić się i popatrzeć na nią z wyrzutem, chociaż ona oczywiście nie zdawała sobie sprawy ze swojego tiku. Ale w głębi serca czułam, że lepiej będzie ścierpieć to jakoś dla Bożej miłości i po to, by nie sprawiać tej siostrze przykrości. Byłam zmuszona modlić się cierpieniem. Starałam się polubić ten nieprzyjemny dźwięk i skupiałam na nim swoją uwagę, tak jakby był cudownym koncertem. Cała moja modlitwa upływała na ofiarowywaniu tego koncertu Jezusowi. Jest we wspólnocie siostra, która ma prawdziwy talent do drażnienia mnie we wszystkim. Jej sposób zachowania, jej słowa, jej charakter wydają mi się bardzo nieprzyjemny. Tymczasem jest to święta zakonnica, która na pewno bardzo się Panu Bogu podoba. Nie chcąc ulec naturalnej antypatii, jaką do niej czułam, pomyślałam, że miłość bliźniego nie powinna polegać na uczuciach, lecz na uczynkach. Więc starałam się robić dla tej siostry to, co robiłabym dla osoby najbardziej przeze mnie lubianej. Starałam oddawać jej wszystkie możliwe przysługi i kiedy ogarniała mnie pokusa, by odpowiedzieć coś w nieprzyjemny sposób, przesyłałam jej jedynie mój najżyczliwszy uśmiech. Tak, czuję to, że kiedy jestem miłosierna, to sam Jezus działa przeze mnie. Im bardziej jestem z Nim zjednoczona, tym bardziej kocham wszystkie siostry. W ciągu 7 lat Teresa uświadamia sobie, że nie udaje się jej pokonać nawet pierwszego stopnia schodów, po których trzeba wejść, by stać się kimś dobrym. Powoli uczy się wstępować na drogę ofiarowania siebie. Odkrywa samą istotę Boga, miłosierdzie. W niedzielę 9 czerwca 1895 roku Teresa ofiarowuje się miłości miłosiernej. W tym roku otrzymałam łaskę rozumienia lepiej niż kiedykolwiek, jak bardzo Jezus pragnie być kochanym. Jezus nie prosi o wielkie czyny, lecz tylko o oddanie się Jemu i wdzięczność. W odpowiedzi na jej pragnienie świętości powraca wspomnienie windy w rzymskim hotelu. Jest to obraz, który pozwala jej zrozumieć, że istnieje inna droga niż mozolne wstępowanie po schodach doskonałości. Zrozumiałam, że nie mogę wzrastać sama z siebie. Muszę znosić siebie taką, jaką jestem, ze wszystkimi moimi niedoskonałościami. Ale pragnę znaleźć sposób dostania się do nieba jakąś małą drogą, bardzo prostą i bardzo krótką, małą drogą zupełnie nową. Żyjemy w wieku wynalazków, już nie ma potrzeby wspinać się po stopniach schodów. U ludzi bogatych z powodzeniem zastępuje je winda. Otóż i ja chciałabym znaleźć taką windę, która by mnie uniosła wprost do Jezusa. Bo jestem zbyt mała, by wstępować po stromych schodach doskonałości. Poszukałam więc w świętych księgach wskazówki co do owej windy, przedmiotu mych pragnień i przeczytałam te słowa, które wyszły z ust przedwiecznej mądrości. Jeżeli kto jest maleńki, niech przyjdzie do mnie. Znalazłam więc to, czego szukałam. A chcąc wiedzieć, o mój Boże, co uczynisz maluczkiemu, kiedy odpowie na Twoje wyzwanie, poszukiwałam dalej i oto co znalazłam. Ich niemowlęta będą noszone na rękach i na kolanach będą pieszczone. Jak kogo pociesza własna matka, tak ja was pocieszać będę. Ach, nigdy jeszcze słowa czulsze o bardziej melodyjnym brzmieniu nie rozradowały mojej duszy. Winda, która mnie uniesie do nieba, to są Twoje ramiona, o Jezu. Nie potrzebuję do tego wzrastać. Przeciwnie, trzeba bym pozostała małą. Bym stawała się coraz mniejszą. O mój Boże, przekroczyłeś moje oczekiwania. Kwietnia 1896 roku Teresa pierwszy raz pluje krwią, co jest znakiem początku gruźlicy płuc. Wchodzi ona w tym czasie Paschy w najgłębszą wewnętrzną noc. Oto ta, która myślała, że znajdzie się szybko w niebie, teraz jest bez żadnego poczucia wiary, w najgorszych cierpieniach.
przeżywa pokusę przeciwko nadziei. Jest to noc nicości. Zdaje mi się, że otchłani mówią do mnie z kpiną. Śnisz chyba. Ciesz się ze śmierci, która przyniesie ci nie to, czego się spodziewasz, ale jeszcze głębszą noc. Noc nicości. Kiedy wyśpiewuję szczęście nieba, wieczne posiadanie Boga, nie czuję żadnej radości i śpiewam po prostu dlatego, że chcę wierzyć. Kiedy przeorysza mówi jej o niebie, Teresa odpowiada, że nie ma już nic prócz muru. A jej siły? Już ich wcale nie ma. Cóż jej pozostaje, by móc trwać i iść do przodu? Jej mała droga. Nie mogę oprzeć się na niczym. Nie mogę oprzeć mojego zaufania na żadnym z mych czynów. To ubóstwo jest dla mnie prawdziwym światłem, prawdziwą łaską. Kiedy jest się absolutnie ubogą, gdy można liczyć tylko na dobrego Boga, wtedy doświadcza się wielkiego pokoju. Rok przed śmiercią, 17 września 1896, Teresa pisze do swojej siostry Marii od Najświętszego Serca. To, co podoba się Bogu, to bym pokochała moją maleńkość i moje ubóstwo. To moje ślepe zaufanie Jego miłosierdziu. To mój jedyny skarb. Czemuż ten skarb nie miałby być również Twój? Jezus pragnie nam dać swoje niebo zupełnie za darmo. Nie wiem, co mogłabym mieć w niebie ponad to, co już mam na ziemi. Zobaczę dobrego Boga, to prawda. Jednak aby być razem z Nim, to przeżywam już na ziemi. Nie, ja nie umieram. Ja wstępuję do życia. Moim szaleństwem jest nadzieja. Teresa umiera 30 września 1897 roku w Karmelu w Lisieux. Naprawdę zadziwiająca jest ta krótka, 24-letnia droga życia wobec ogromnego oddziaływania małej Tereski od Dzieciątka Jezus. Jej znaczenie ciągle wzrasta na całym świecie. Ale cóż ona ma wspólnego z tym bratem protestantem, Dietrichem Bonhoefferem, który na swój sposób, nawet jeśli protestanci nikogo nie kanonizują, dla nas, katolików, jest naprawdę świętym. A oto co mówi w swej książce niejaki Sylvain Destrompes, który porównuje teologię Teresy z Lisieux i Dietricha Bonhoeffera. Coraz bardziej zdajemy sobie sprawę z tego, że droga dziecięstwa duchowego Teresy z Lisieux jest niewyczerpaną łaską Boga ofiarowaną naszym czasom. Patronka misji, doktor Kościoła, Teresa jest również wielką postacią na drodze ekumenizmu. A więc doktor Kościoła, patronka misji i jednocześnie pokazuje nam właściwą drogę ku ekumenizmowi. Czyniąc siebie maleńką wobec miłości Bożej, spotyka się tu z myślą reformacyjną Lutra, usprawiedliwienia jedynie przez wiarę i łaskę Bożą. To głębokie doświadczenie wiary chrześcijańskiej jest również bardzo bliskie myśli teologicznej naszych czasów, myśli pastora luterańskiego Dietricha Bonhoeffera, zamordowanego w 1945 roku przez hitlerowców. W jego listach, napisanych w więzieniu, daje on dowód niezwykłej odwagi duchowej. Absolutna darmowość zbawienia. Oto czego dopominał się Luther, pisząc swoje tezy. Mówiąc o absolutnej darmowości zbawienia, tak jeśli chodzi o usprawiedliwienie, jak i uświęcenie, oboje, Teresa i Dietrich, są tu ze sobą zadziwiająco zbieżni. W obu przypadkach osobista wolność wymaga naśladowania życia Chrystusa, który nie zachował dla siebie pozycji równej Bogu, ale ogołocił samego siebie. To właśnie to tłumaczy Dietrich Bonhoeffer swojej narzeczonej w licznych listach. 18 kwietnia 1944 roku napisał: Moja ukochana Mario, od północy świętuję Twoje 20 urodziny. Przeczytasz wersety z dnia w Biblii, modlić się i iść za Chrystusem. Idą w parze.
To jest wypełnieniem całego życia. Pytanie dotyczące naszej osobistej, niewiadomej przyszłości, które stawiamy często, czytając teksty biblijne z dnia w sposób zabobonny, pozostaje zupełnie bez odpowiedzi. To trudne, ale dobrze, że tak jest. To pozwala nam zawierzyć się Bogu. Jakże to słowo zawierzyć się jest piękne, zostawić samego siebie, aby odnaleźć swoje korzenie w Bogu. I jeśli idziemy za Chrystusem, nasza przyszłość może być tylko dobra, ukochana Mario. Zarówno mała Tereska, jak i pastor Dietrich Bonhoeffer wprowadzają nas w samo serce Słowa Bożego, swego chrześcijańskiego doświadczenia, a jednocześnie doświadczenia Chrystusa. Święty Paweł bardzo dobrze to wyraża w liście do Rzymian, jak również w zupełnie niezwykły sposób w liście do Filipian. W hymnie, który był pierwszą pieśnią pierwszych chrześcijan. A więc w hymnie do Filipian, który przedstawia ten schemat, powiedziane jest w sposób bardzo dosłowny, że Jezus, który jest razem z Ojcem w Trójcy Świętej, nie zachował dla siebie pozycji równej Bogu, ale się pokornie uniżył, zszedł, aby stać się małym i więcej jeszcze, posłusznym i to posłusznym aż do śmierci na krzyżu. A więc w sposobie, w jaki Trójca Święta oddziela się od Jezusa, w pewien sposób ogałaca się. W sposobie, w jaki Jezus się oddaje, zawiera się owa dynamika zbawienia, która porywa nas w samym sercu naszego grzechu, naszego cierpienia, by nas wznieść aż do Boga. A więc w tej dynamice zbawienia, którą nazywamy kenozą, Bóg sam ogałaca siebie, by nas zbawić, by nam przebaczyć, by nas uświęcić i usprawiedliwić. Ten ruch kenozy to ruch zbawienia, jaki wykonał Jezus. Oboje, zarówno ów luterański pastor, jak i młoda karmelitanka, przeżyli tę drogę w niezwykły sposób. Zjednoczyli się z cierpieniem Chrystusa. Oboje, poprzez swoje cierpienie i sposób, w jaki je przeżyli, w doświadczeniu obozu koncentracyjnego, jak i tej straszliwej chorobie w przypadku Teresy, zjednoczyli się z darmowością zbawienia w Chrystusie. I odnaleźli na tej drodze niezwykłą radość. Jak podsumować to wszystko, co właśnie usłyszeliśmy i zobaczyliśmy? Co mówi nam ta wspólna deklaracja katolików i protestantów, przyjęta również przez braci metodystów, po prawie 500 latach podziału pomiędzy katolikami i luteranami? Co nam w końcu mówią życie, śmierć i pisma tego luterańskiego pastora i tej małej siostry karmelitanki, doktora Kościoła katolickiego? Tak naprawdę, w głębi, oboje mówią nam to, co najważniejsze, że jesteśmy kochani darmową miłością. Wszystko jest łaską. Najważniejsze, by to rozpoznać i tym żyć. Mała Tereska i Dietrich Bonhoeffer wspaniale tym żyli. Tak, wszystko jest łaską, to znaczy, że tym, co nas zbawia, jest uprzedzająca miłość Ojca, Syna i Ducha Świętego. Czym są nasze trudne doświadczenia wobec siły i głębi tej miłości? Lubię to zdanie, absolutnie nic nie może powstrzymać Boga od kochania nas, ponieważ Bóg nas kocha. On jest tylko miłością. W tym 2007 roku
chrześcijanie z całego świata, katolicy, protestanci, ortodoksi, obchodzą święta Wielkiej Nocy tego samego dnia. To zdarza się mniej więcej co 7 lat. Z tej okazji, zgodnie z przekazem świętej Teresy z Lisieux i pastora Dietricha Bonhoeffera, proponujemy Wam w tym miesiącu modlitwę o jedność chrześcijan, abyśmy mogli przeżywać Paschę i w ten sposób przyjąć razem darmową miłość Boga. Słowo miesiąca znajduje się w drugim liście do Koryntian, w rozdziale 12, w wersecie 9. Wystarczy Ci mojej łaski, moc bowiem w słabości się doskonali.